ja się śmiałam, bo opowiadałam tutaj dziewczynom, jak były, że mówiłam mikrofon i przyszły mi, o myślę, że teraz jest lepiej. Zamówiłam mikrofon, a przyszły mi, dzień dobry Jasiu, przyszły mi futerka na mikrofon. Tak śmiałam się, że jestem blondynką, która nie umie zamawiać, ale czasami też tak bywa. Więc jeżeli dobrze mnie słychać, Jasiu, potwierdź mi tylko, kochana, czy dobrze mnie słychać. I zaczynam. Jest dobrze, okej. No mikrofon jest tutaj bliziutko, ale coś z nim jest nie tak, więc pora na nowe, jak zawsze pora na nowe. No to witam się z Wami raz jeszcze, bardzo serdecznie z tej przestrzeni mojej siódemkowej, w tej przestrzeni transformacji. Dreszcze już mam, więc coś się dzieje, coś płynie, jeszcze nie zaczęłam mówić, a już po prostu płynie, jest, coś jest, jeszcze nie wiem co. Ale coś jest. Jest Joasia, to na pewno jest Joasia, to jest niepodważalne, że jest Joasia i gdzieś ten przepływ już jest. Dzisiaj wibrujemy uniwersalnie czwóreczką. Ostatni dzień miesiąca, ostatni dzień stycznia, chciałam powiedzieć listopada, bo tak zawsze mieszają mi się te dwie energie, ponieważ one są ze sobą bardzo związane. Kończy się ten miesiąc, styczeń. Miesiąc, który uniwersalnie wibrował nam dziewiątką, który dawał nam tę możliwość, abyśmy mogli przez te 31 dni oddawać to, co nam nie służy, oddawać to, co z nami nie gra, oddawać przeszłość, zamykać przeszłość, kończyć pewne rzeczy. Takie rzeczy jak kończenie związków, to też był dobry moment na to, żeby pójść dalej. Rozwody, które się wydarzyły, bo wiem, rozwody, które czekają. Kochani, wszystko jest po coś. Zawsze dokonujemy wyboru z jakiegoś powodu. Zawsze jest tak, że chcemy, żeby było nam lepiej. Zawsze trzeba wziąć głęboki oddech i zapytać siebie najpierw, w pierwszej kolejności, tak naprawdę i głęboko, czego ja naprawdę chcę? Czego ja naprawdę chcę? I podejmować kroki stąd, zawsze z tej przestrzeni. Dlaczego stąd? Tak, kochani, zaraz przejdziemy do tematu, żeby się nie zamknąć we własnym więzieniu, żeby nie poczuć się ubezwłasnowolnionym. Ta czwórka, która dzisiaj z nami wibruje, bo 31 to mamy z dnia też czwóreczkę, bo 3 plus 1. I po dodaniu w całości też daje nam czwóreczkę, bo daje nam, kochani, już sobie tutaj zapisałam, żeby nie pomylić, daje nam 13. Więc mamy 31 z przodu, a z całego 13 wibrujemy podwójną czwórką dzisiaj. Podwójną czwórką, która do nas mówi: jestem pracowita, jestem wytrwała, jestem systematyczna, to jest ta energia czwórki. Co jeszcze do nas mówi energia czwórki? Joasiu, mój kwantowy numerologu, co jeszcze do nas mówi energia czwórki? Pisz, podpowiadaj. Witam, że się widzę, że się pojawiła chyba Beatka. Witam Ciebie bardzo serdecznie, chyba że się mylę po ikonce, ale jeżeli dobrze rozpoznaję ikonkę, to chyba to Beatka i Włochy. Polska, Włochy, Niemcy. Wszyscy jesteśmy razem w jednej przestrzeni. Tak naprawdę nie potrzeba nam, bycia razem, bo to jest takie ważne i fajne. Przez 7 dni pracowałam z Joasią tutaj u mnie na miejscu, przez 5 dni z Magdą, ale też przez ostatni prawie tydzień pracowałyśmy online. Spotykałyśmy się każdego wieczoru, tworząc nasze wewnętrzne zmiany poprzez pracę ze sobą, pracę z kwantową. Do tego jeszcze dochodziła praca z rysunkiem i linią neurograficzną, która pokazywała nam, jak można się zatrzymać, jak można zobaczyć zupełnie inne rzeczy, które się tutaj w środku pojawiają. Kochani, jak zrobię się czerwona, bo mogę się zrobić czerwona, bo biorę codziennie niacynę. Uwielbiam ten flusz, ta gorącz, która się pojawia, ale czasami jest tak, że ona się pojawia, ta gorączka,
po 3 godzinach, a czasami pojawia się, cześć Magda, a czasami pojawia się po wzięciu zaraz, więc jeżeli zrobię się czerwona, to będę z niacyny, a nie z jakiejś transformacji, kochani, żeby nie było. Ale tak czy siak, będąc w tej przestrzeni, połączona z Wami, zawsze się coś dzieje. Dzieje się, bo Wy nawet jeżeli nic nie mówicie, to i tak wysyłacie energię. Wysyłacie energię i ja wysyłam energię. I gdzieś ten rezonans w świecie następuje. Co jeszcze do tej czwórki? Co jeszcze dzisiaj do tej czwórki? Mówi, popracuj ze sobą, bo tylko praca ze sobą daje uwolnienie z tego właśnie więzienia, w którym się zamykamy. Ta sumienność i ta systematyczność, małe wyzwania, mała praca ze sobą, małe poszukiwania miłości w sobie każdego dnia. I to jest piękne. I ta czwóreczka dzisiaj taka podwojona mówi, hej, zabieraj się do pracy. Ale jeszcze dzisiaj mamy ten dzień wibrujący uniwersalnie dziewiątką. Co z tego, że kalendarzowy pierwszy? Zaraz będzie kalendarzowy drugi, a energia jutro wskoczy, energia uniwersalna jedynki. Wskoczy ta energia po to, abyśmy mogli znowu po tym całym trudnym miesiącu, który był, zamykając pewne rzeczy, żebyśmy mogli wskoczyć znowu na inne tory, abyśmy mogli zacząć z powerem od pierwszego dnia nowego miesiąca, czyli już jutro zacząć pracę ze sobą. I ten temat dzisiejszy, Twoje własne więzienie, kochani, znowu tak fajnie pasuje do tej czwórki, do tej wibracji, która mówi popracuj, popracuj ze sobą. Dzisiaj to jest taki dzień, gdzie nie będziemy mogli sobie usiedzieć spokojnie, bo gdzieś ta praca będzie nas goniła. Jakakolwiek ona się pojawi dookoła, to zawsze będzie jakaś praca. Zawsze będzie jakaś praca. Tak, jakaś praca. Przygotowałam sobie, kochani, 3 cytaty do tego tematu. 3 cytaty, które są jednego autora, bo bardzo mi tak zagrało w sercu. Są to cytaty z książki o sztuce okazywania miłości. Tak, o sztuce okazywania uczuć. Miłość o sztuce okazywania uczuć. Uczuć, widzicie, muszę założyć okulary. Leo Buscaglia, bardzo trudne nazwisko dla mnie do przeczytania. Nie wiem, czy to jest amerykańskie, czy hiszpańskie, ale miłość o sztuce okazywania uczuć. Jestem przekonany, że przeciwieństwem miłości wcale nie jest nienawiść, lecz apatia. To, że się ma wszystko gdzieś. Jeśli ktoś mnie nienawidzi, to znaczy, że coś do mnie czuje. Inaczej nie mógłby mnie nienawidzić. Drugi cytat. Wierzę, że mamy wpływ na nasz los. Wierzę, że możemy być tym, kim chcemy. Człowiek zawsze może się zatrzymać i powiedzieć nie, nie będę tego robić. Nie będę się więcej tak zachowywać. Jestem samotny, potrzebuję innych ludzi. Być może muszę zmienić swoje zachowanie, a potem z własnej woli może to postanowienie wprowadzić w czyn. Spróbujcie sami. I trzeci cytat. Jesteśmy wszyscy tak bardzo razem, ale wszyscy usychamy z samotności. Mocny, piękny i głęboki cytat, który mówi tą prawdę, która jest, bo zawsze mówię, powtarzam i uczulam Was na to, że na drodze zawsze jesteśmy sami, chociaż ludzi dookoła mnóstwo. Zawsze idziemy i poszukujemy siebie. Taką okazją, kochani, do poszukiwania siebie będą warsztaty już za 3 tygodnie w Przeborowie. Będą to warsztaty Miłość jest wszystkim, kwantowe transformacje siebie, połączone z uwalnianiem siebie, praca z rysunkiem, praca z dwupunktem. To są takie warsztaty dla tych wszystkich, którzy chcą się zatrzymać na moment i zobaczyć, co w duszy gra. Dlatego zapraszam serdecznie jeszcze, żeby dołączyć do grona tej takiej naprawdę bardzo fajnej, takiej, wiecie, małej grupy osób, która znajdzie tę przestrzeń na odwagę. Na odwagę, na asertywność, na wypowiedzenie tego, co chce, na poszukanie tego, co gdzieś tam głęboko jest.
to są teraz te warsztaty, które będą już 17-18 lutego i potem 16 i 17 marca pola morficzne, zapraszam również też do Przeborowa. No to teraz do tematu, kochani, do tematu. Temat urodził się zaraz po ostatniej siódemce. Witam Elu, witam Batko, witam Jasiu, witam Madzie, wszystko pięknie, jesteście tutaj, widzę siebie też, że jesteście i widzę, bo tutaj się komentarze nie przesuwają, nie wiem dlaczego się tak dzieje, ale dlatego mam drugi telefon, żebym mogła widzieć co do mnie piszecie i żebym mogła odpowiadać. Jeżeli przeoczę jakiś komentarz, kochani, to wiecie, jak piszecie szybko, to one się przesuwają do góry, nie jestem w stanie od razu wyłapać, bo nie zerkam cały czas na telefon, wyłapać tych waszych komentarzy, ale bardzo dziękuję za to, że piszecie, że jesteśmy w tej interakcji i że tak to jest, tak to ma wyglądać. To nie ma być mój monolog, tylko ma być rozmowa między mną a tobą. Nieważne, ile nas tam jest, ważne, że ta rozmowa jest. Ważne, że jest. I tą inspiracją był ten strach, kochani. Ten strach, który w poprzednią środę był tematem naszego spotkania. I pojawiło się twoje własne więzienie. Zaraz na drugi dzień przyszło takie klik. Co to jest? Skąd się bierze? I dlaczego tak wiele ludzi zamyka się w sobie? Dlaczego ucieka? Dlaczego się chowa? Dlaczego kończą się niektóre znajomości, niektóre przyjaźnie? Dlaczego pozwalamy, żeby wygrywało to coś w nas? To coś, co jest podszyte strachem, co jest podszyte lękiem, co jest podszyte obawą. Może zacznę dzisiaj od czytania, a dopiero później przejdę do odczytania tego, co napisaliście wy i to, co nagrała Joasia. A potem przejdę do tego mówienia. Przejdę do tego mówienia, bo chciałabym najpierw podzielić się z wami tym, o czym wy mówicie. Magdalena Lesińska napisała tak. Moje własne więzienie to myślę, to są myśli, ograniczenia, które mam w głowie, którym pozwalam rządzić i które są naszymi strachami, naszymi obiekcjami, lękami, które niekoniecznie są prawdziwe, a my w nie automatycznie wierzymy i pozwalamy, by nami kierowały, rządziły. Są to przekonania przekazane nam, które niekoniecznie są nasze, ale zostały wpojone i nasz rozum przyjął jako prawdziwe i dobre dla nas. Czuję się bezpiecznie z tym w środku, lecz wiem, że jest to na to sposób zmiana tych paradygmatów, praca, doświadczania, tak by to uwolnić, by transformować, co nie jest łatwe. Proste wręcz kolące i wkurzające. Pracując z tym, możemy z tego więzienia wyjść. To jest nasza decyzja i to my podejmujemy, czy chcemy, czy nie. Można zacząć od małego, pierwszego kroku. Marta Lee napisała tak. Jest dużo więcej niż wierzymy, że jest możliwe. Jest cała przestrzeń wariantów. Ściany więzienia budujemy codziennie sami przez strach, poglądy i brak wiary. Agnieszka Malec. Myślę, że strach to kajdany, które nas blokują. Boimy się nowego, nieznanego, tak zwanej porażki, oceny. A co by było, gdyby nam się udało? Jak by wyglądało nasze życie, gdyby nie strach, który odbiera nam nowe możliwości? Agnieszka zadała tutaj w tej swojej wypowiedzi dwa pytania otwarte. A co by było, gdyby nam się udało? Jakby wyglądało nasze życie, gdyby nie strach, który odbiera nam nowe możliwości? Czym rezonuje dzisiaj, że nowe możliwości pojawiają się w moim polu? Kolejne pytanie, które się nasunęło. I teraz jeszcze, kochani, teraz jeszcze wypowiedź Joasi. Witam. To jest moim więzieniem. Moje myśli. Najwięcej głowa.
Głowa tworzy myśli takie, które powodują, że sama tworzę sobie bariery, stopy, zakaz wjazdu. Cofając się wstecz, to nawet miałam tak, że o coś miałam się troszkę zapytać drugiej osoby. No i już w głowie tworzyłam, że no, ona pewnie mi odpowie to albo tamto i po prostu nie odzywałam się do tej osoby, nie pytałam. Powiem potem za pewien czas, no nawet jak tam po dłuższym okresie, gdy już to minęło, rozmawiałam z tą osobą i tak właśnie mówię, wiesz, miałam się do ciebie odezwać, ona, no o co chodzi, i mówię, a ona mówi, no szkoda, że się nie spytałaś, bo akurat bym się zgodziła, no i wielkie oczy. Te nasze więzienie powoduje, że nie idziemy tam, gdzie chcemy. Czasami wstrzymuje nas w rozwoju. Tak jak ja jeszcze są takie ograniczniki, ale nie ma już tego strachu w środku. Budzi się tu moc. Także bardzo się cieszę z tego wszystkiego. Dużo, dużo mi dały warsztaty z Małgosią. Również moja praca, gdzie po warsztatach również pracowałam z sobą. Wchodziłam w siebie. Teraz jestem częściej w środku niż na zewnątrz. Bardzo często jest tak, że wychodzimy i szukamy na zewnątrz, a na zewnątrz no nie znajdziemy siebie. Także moim zdaniem, moim więzieniem, ojej, ale woda urosła. Więzieniem jest moja głowa, moje myśli. I tyle. A te nasze ograniczniki, które właśnie na te stopy, to wszystko wpływają, właśnie te wychowanie, które dostaliśmy, również programy rodowe, również te nasze przeżyczenia, które tam w poprzednim życiu zawarliśmy. I uważam, że gdy pracujemy ze sobą, odkrywamy te różne rzeczy i mamy różne możliwości, narzędzia, zwłaszcza dostajemy na warsztatach od różnych nauczycieli, ja bynajmniej od Małgorzaty. I człowiek przepracowuje to i nawet jak wyjdzie, to już jest po prostu takie, a wiesz, nie, to już mamy załatwione i to mnie w tym momencie nie stopuje. Dziś ze mną jest wiatr. Tak. Na spacerze. Dziś jest wiatr. Pięknie. Jest ciepło. I mówię, dobra, wiej. Woda urosła. Woda, emocje. Dużo emocji jest w obecnej chwili na świecie. I bardziej powinniśmy słać tą energię pozytywną. Czyli jeżeli już nie potrafimy się tak pozytywnie nastawić na te całe sytuacje, to chociaż to zostawić i nie wnikać w te całe dziwne sytuacje, które teraz powstają na świecie sztucznie, aby utrzymywać nas w strachu.
A ten strach odpala w nas właśnie te programy takie, a co to będzie? Tak więc uśmiech na twarz i ze spokojem, z ciszą w środku iść do świata. Dzięki. Dzięki Wam, kochani, za podzielenie się swoimi przemyśleniami, za podzielenie się tym, co czujecie. Za wiatr, Joasiu, za wiatr, kochana. Odstawiam tutaj, będę Was widzieć. O, jesteście. Fajnie, że jesteście. I nie wiem, coś tu jest napisane. Poproszę o dołączenie do transmisji na żywo, ale myślę, że to może się ktoś niechcący nie tak przycisnął. Kochani, życie teraz wygląda tak, że dookoła nas jest pęd. Wszędzie gdzieś gonimy i pędzimy. I tak naprawdę zapominamy o sobie. Pojawia się tak bardzo dużo lęków. Pojawia się tak bardzo dużo stanów nerwicowych. Pojawia się tak bardzo dużo depresji. Pojawiają się w późniejszych latach demencje, Alzheimery. Co to takiego jest? To są choroby, gdzie nasz mózg wyłącza się ze świadomości. Jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na kogoś, żeby był koło nas, bo nie umiemy poradzić sobie ze swoimi własnymi emocjami. Według totalnej biologii, kochani, depresja. Depresja to jest błaganie o miłość. To jest szukanie, żeby ktoś nas zauważył, żeby nas przytulił, żeby z nami był. Stany te wszystkie doprowadzają nas do tego, że nasza głowa staje się naszym więzieniem. Nasze myśli, tak jak napisały dziewczyny, stają się naszymi kajdankami. Marta napisała, że są inne przestrzenie, że są inne możliwości. Jak to wygląda, kochani? Jak to wygląda tak naprawdę? Tak naprawdę to trzeba się zatrzymać, żeby nie było tego pędu, żeby zdać sobie sprawę, czego ja chcę i gdzie ja jestem. Kiedy przyjechałam po raz pierwszy tutaj do Niemiec w 2007 roku, na początku 2007 roku, jedyne, co mogłam tutaj robić, to pracować i opiekować się osobami starszymi. Przez parę pięknych lat wszystkie te starsze panie traktowały mnie jak członka rodziny. Ale to były osoby, które żyły w swoim świecie. To były osoby, które żyły wspomnieniami. To były osoby, które już pod koniec swojego życia nie potrafiły nic. Nie potrafiły nic. Traktowały mnie tak, jakbym była jedyną osobą na świecie. Tylko i wyłącznie ja. Bo byłam na każde skinienie. Na podanie herbaty, na przebranie pupy, na umycie. Wysłuchiwałam tego, co mówiły. Tego bełkotu tak naprawdę. Gdzie widziały różne rzeczy, gdzie wyobraźnia tworzyła twory. Gdzie tego kontaktu ze światem zewnętrznym nie było, bo były zamknięte w swoim własnym więzieniu. Ja to tak nazywam. Ja to tak nazywam. Zdaję sobie też sprawę, że w momencie, kiedy ja czuję strach i kiedy wy czujecie strach, pojawiają się w głowie te haczyki, te, które zaczepiają się, a my je karmimy. Karmimy, 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 karmimy i tworzymy sytuacje, które nie pozwalają nam być szczęśliwym. Boimy się, o wszystko się boimy. Boimy się o życie. Przychodzi paniczny strach. Trzeba oddychać. Kochani, jest taki, jak ono się nazywa? Anhedonia. Wiecie, co to jest? Anhedonia. To jest zgubiona radość. To jest pierwszy objaw depresji. Tak właśnie zostają kwalifikowani ludzie do stanów depresyjnych. Zagubiona radość.
kiedy my ją gubimy. Kiedy gubimy radość. Wy wiecie, kiedy gubimy radość. Wtedy, kiedy nie robimy tego, co kochamy. Wtedy, kiedy nie jesteśmy tam, gdzie chcemy być. Wtedy, kiedy nie umiemy mówić. Nie umiemy pokazać swoich emocji. Wtedy, kiedy nie pracujemy ze sobą. A tak naprawdę zobaczcie, w momencie, kiedy ta praca, kiedy się zatrzymamy, kiedy ta praca ze sobą zaczyna nabierać rozumienia, bo my musimy zrozumieć, co my chcemy zrobić ze sobą samym. Czego my szukamy w sobie? Jak chcemy się otworzyć dla siebie w pierwszej kolejności, żeby wyjść do świata? Mogłoby się to wydawać, ach, takie nieistotne. Takie nieistotne. Życie, po prostu życie. Ale dzieje się coś. Ktoś odchodzi, ktoś umiera. Sypią się związki. Nasza psychika zaczyna pracować zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Zaczynamy się bać. Zaczynamy według totalnej biologii, kochani, wziąć kęsa i nieumiejętność oddania kęsa, tak? To jest to, co powoduje te wszystkie stany depresyjne, Alzheimery, demencje, gdzie jest nam tak trudno żyć, bo zawsze o coś się boimy. Utrata terytorium, utrata partnera, utrata pracy, za małe zarobki, zostajemy sami. Piękny cytat ten pierwszy, kochani, czyż nie? Jesteśmy wszyscy tak bardzo razem, ale wszyscy usychamy z samotności. I stąd pojawia się to nasze własne więzienie. Zapieramy się rękami, nogami. Nie szukamy żadnych przestrzeni, w które moglibyśmy wejść. Jeżeli już to robimy, to zawsze jeszcze, kochani, patrzymy na to, co powiedzą inni. I to jest kolejny, może nie błąd, ale to jest kolejne doświadczenie, gdzie nie będąc egoistycznym, mamy się zwracać do siebie. My jesteśmy na tym świecie priorytetem do życia. My w pierwszej kolejności zawsze. My jesteśmy priorytetem. Wtedy, kiedy nauczysz się, czy ja nauczę się siebie, będę wiedziała, kiedy powiedzieć stop. Będę wiedziała, jak postawić granicę. Kiedy postawić granicę. Będę wiedziała, że nie jestem niczyją własnością. Że nie może mi nikt rozkazywać. Że nikt nie może rządzić moim życiem. Jeżeli zdam sobie z tego sprawę i zacznę pracować z przestrzeni serca. Zacznę zadawać sobie pytania. Pytania otwarte, ale też różne inne pytania, które pokierują mnie na inną ścieżkę. Na inną. Bo nie można chcieć, nie można oczekiwać zmiany wtedy, kiedy nie robimy totalnie nic. Kompletnie nic. Jedna mała kreska tak wiele zmienia. Jedno małe spojrzenie, jedno małe nieocenianie już jest zmianą, ale trzeba zacząć to robić. Trzeba zacząć wychodzić do siebie. Wychodzić do siebie. Pozbywamy się kontroli. Pytacie za każdym razem w kółko to samo. Zawsze wychodzi to samo. Zawsze pokazuje się, pytacie o ten brak w środku, który jest, ale to my go tworzymy tutaj stąd. To my nieumiejętnie, inaczej, może nie nieumiejętnie, tylko my bojąc się tego całego zewnętrza, na które tak bardzo zwracamy uwagę, chcemy dać tam wszystko, a jednak mimo wszystko boimy się tego zewnętrza. Zapominamy o tym, że każdy lęk, strach czy obawa to są naturalne stany, które mają nam pokazać, że trzeba być czasami ostrożnym. Ale kiedy będąc w totalnym lęku, w totalnym wycofaniu, wprowadzamy destrukcję do swojego ciała. Pojawiają się choroby. Pojawiają się choroby ciała. Całego. Skóry. Uszu. Oczu. Nie słyszymy. Nie chcemy słyszeć, nie chcemy widzieć. Skóra oblewa się różnymi egzemami, bo nie jesteśmy nauczeni siebie. My chcemy, żeby ktoś za nas rozwiązywał problemy. My chcemy iść na warsztaty i żeby taka gośćka dała nam do ręki takie narzędzie i zrobiła z nami coś, co nas uzdrowi. To tak nie jest.
zadaję pytanie. Jeżeli ty nie umiesz na nie sobie odpowiedzieć, to ja nie znajdę odpowiedzi, bo odpowiedź będzie zawsze płynęła z mojego środka, z mojego doświadczenia, z moich przebytych ścieżek, z mojego odkrycia siebie. To może być totalnie różne z twoim myśleniem, z tym, co ty masz w głowie, czego szukasz, czego pragniesz, czego potrzebujesz. Nic mi się tutaj nie przesuwa, chyba nie piszecie. A szkoda, moglibyście pisać, kochani, moglibyście pisać, bo samo to, że wiemy, że mamy myśli w głowie, tak one są, one płyną. Ja teraz do was mówię, a one gdzieś przepływają, jedną w jedną, drugie w drugą. W momencie, kiedy wiecie już, złapiecie się jakiejś myśli i zaczniecie ją karmić swoją energią, ona urośnie. Wszystkie lęki, które pojawiły się w nas w momencie, kiedy ogłoszono pandemię, kiedy świat teraz tak naprawdę nie ma pandemii, ale zobaczcie, co jest, co się dzieje w różnych państwach, co się dzieje z ludźmi. Zobaczcie, jak młodzi ludzie zostają skierowywani do szpitali psychiatrycznych. Zobaczcie, ile ludzi popełnia samobójstwa. Zobaczcie przykład mojego sąsiada z góry wcześniejszego, bo w tej chwili mam już nowych. Gdzie ten brak tego zabezpieczenia egzystencjonalnego tak naprawdę, praca, pieniądze, mieszkanie, doprowadziło do samobójstwa. Zobaczcie, ile młodych ludzi nie wytrzymuje tego pędu, tych nakazów, tego, co się dzieje. Zobaczcie, jak trudno jest młodym ludziom, którzy idą przez życie w tej chwili w słuchawkach na uszach, rozpoznać siebie. Stąd jest ten cały zamęt w środku. Cały zamęt. Popiję troszkę. Batka powie, jak przełykam jak indoor, tak jak ostatnio. No tak, ale wtedy, kiedy mówię, kiedy jestem cała w dreszczach, też staram się, kochani, staram się jak mogę, żeby jak najmniej tego dreszcza tam do was przeszło, bo ja jestem cała w dreszczach. Nikt tutaj nic nie pisze. Stwórzcie ze mną połączenie i może inaczej. Mam tutaj pytanie otwarte. Zapisałam sobie pytanie otwarte. Co mogę zrobić dzisiaj inaczej? I jaką energią się stać, by pokochać siebie, by praca ze sobą samą, czy ze sobą samym, stała się lekka, łatwa i przyjemna. I teraz, jeżeli będziecie to odsłuchiwać, poczujcie, sami wypowiedzcie to zdanie, to pytanie i poczujcie, co dzieje się w waszej przestrzeni, co dzieje się w waszym ciele, jak reaguje ciało. Kiedy pracujemy razem. A Batka pisze, jestem na dworze z psem i nie mogę pisać. No, czasami też tak jest, że samo słuchanie musi wystarczyć, Batka, musi wystarczyć. Ja w ogóle cieszę się, że jesteś i że w ogóle jesteś zawsze aktywna na tych naszych spotkaniach pod szczęśliwą siódemką. Tak jak powiedziałam, kończy się miesiąc z uniwersalną wibracją 9, gdzie można jeszcze dzisiaj zatrzymać się i przy pomocy energii czwórki odszukać i przepracować niektóre rzeczy. Przepracować. Może to nie będzie takie Magdalena w pracy, Beatka na spacerze, tak, każdy ma swoje zajęcie i pewnie na słuchawkach odsłuchują Małgorzatę. Cieszę się, że nawet na słuchawkach. Czasami jest tak, że potrzeba tego waszego wsparcia, że potrzeba chociażby jednego zdania, jednego słowa czasami, żeby popłynęło. Czasami jest tak, że patrzę przed siebie i pojawia się ta pustka. Jestem w tej swojej takiej medytacji
Zdarza mi się to też na spotkaniu pod szczęśliwą siódemką, gdzie przypływają myśli, to znaczy się przepływają inaczej, przychodzi informacja z pola. I to jest taki nawał, kochani, że ja nie nadążam mówić, nie nadążam. I czasami się zatrzymuję i czekam, aż wy coś napiszecie. Jest mi wtedy prościej ułożyć to wszystko, co tak nagle płynie, co się pojawia, co jest tak naprawdę tym przekazem, który gdzieś jest. Układają się po prostu słowa za słowem. Wszystko jest wibracją, wszystko do nas przemawia. Wszystko przemawia. Nowe. Ja zaczynam też nowe, kochani, bo zaczynam życie w innym miejscu, w przeprowadzce, paręnaście metrów dalej, ale to też już będzie inaczej, to już będzie inna energia, to już też będzie. Joasia pisze, ja też w pracy, choć chcę dziś wcześniej skończyć. Pytacie się mnie w momencie, kiedy przepracowujecie niektóre rzeczy, dlaczego ciało reaguje tak, a nie inaczej. Dlatego, że ciało jest naszą najlepszą podpowiadaczką do tego, co się dzieje. I jak możemy sprawdzić, jakie więzienie gdzieś tam nam, gdzie, jakie kajdanki jeszcze są założone. Pojawia się rozwolnienie, pojawia się ból głowy, pojawiają się zatoki, zapchana dziurka, pojawia się ból żołądka, pojawiają się dreszcze. Kochani, gdybyśmy patrzyli tak, jak nam każe świat patrzeć, że wszystko jest chorobą, to nic byśmy nie robili, tylko łykali tabletki. Na to, na to, na tamto i jeszcze na tamto. Będziemy likwidować skutki, nie przyczyny. Przyczyna siedzi w nas głęboko, w podświadomości. To te programy, uwarunkowania, ograniczenia, wszystko to, co daje nam to poczucie tej takiej niepewności. Jeżeli idziemy w doświadczenie, a nie mamy przy tym świadomości, to podświadomość wygrywa i wszystkie te programy, które są zapisane, mają służyć nam. Mamy się czuć bezpiecznie, mamy się wycofywać, mamy się bać. Podświadomość mówi, ty lepiej tego nie rób, bo to jest najlepsze wyjście, żebyś był bezpieczny. Bezpieczny na ten moment, ale w późniejszym czasie, kiedy właśnie przychodzą te ograniczenia, wtedy, kiedy zamykamy się w sobie, kiedy nasze ciało odmawia posłuszeństwa, wtedy, kiedy nie chcemy się komunikować z tym zewnętrznym, kiedy się odcinamy, kiedy ten lęk i obawa jest tak silna, wtedy stajemy się tak naprawdę martwi za życia, martwi, bo wygrywa, powiedzmy, choroba. Niech to już tak będzie, niech to będzie nazwane, że to jest choroba. Ja to nazywam dyskomfortami, ale tak to jest. Brak miłości w pierwszej kolejności zawsze, kochani, będzie odbijał się na nas bardzo mocnym dyskomfortem. Brak miłości. Brak miłości, czyli brak tego pierwszego ciepła, tego przytulenia, tego zaufania, tego zapewnienia bezpieczeństwa. Bo tak w miłości, gdybyśmy mieli tą miłość tak zebrać w jedno, to ona jest wszystkim. To jest to i bezpieczeństwo, i jedzenie, i spanie, i picie, i bycie, i kochanie, i poleganie na sobie samym. Tego się trzeba nauczyć, idąc właśnie tą drogą i odkrywać siebie, żeby nie popadać w choroby, które nie pozwolą nam funkcjonować w świecie. Dzisiaj, kochani, mam jeszcze parę prac do wykonania, więc ta siódemeczka będzie krótsza. Nie będzie taka jak zawsze godzinowa, tylko będzie troszeczkę krótsza. Chociaż w zasadzie nie wiem, czy to już zaraz nie będzie godzina. Ale raz nie zawsze, a dwa razy nie wciąż. Wiecie tak naprawdę, jak pracować, z czym pracować. I Batka pisze, mnie ogarnęło lenistwo, ale pozwalam sobie na to. Tak. Ja, kochani, też jestem przetransformowana troszeczkę, jakby to powiedzieć, bo ten miesiąc to też dla mnie było osobiste wyzwanie z neurografiką. Taki był listopad, taki jest teraz styczeń. Potem będzie troszeczkę oddechu, ale będą warsztaty. I ta transformacja też daje się mi we znaki, bo pracuję ze sobą codziennie.
kilka godzin dziennie. Za chwilę też, no nie za taką chwilę, bo wieczorem łączę się z Joasią i z Magdaleną i będziemy dalej transformowały kolejne rzeczy, czy to z wdzięcznością, czy z innymi rzeczami będziemy pracować dalej. I żeby móc uwolnić się z tych myśli, żeby móc pozwolić życiu płynąć z lekkością, to trzeba, kochani, się zatrzymać i popracować ze sobą. Trzeba wyjść na spacer, trzeba poczuć lekkość, trzeba poczuć wiatr we włosach, jak dzisiaj Joasia, popatrzeć, jak lecą łabędzie, poczuć się jak dziecko, pozwolić sobie na zabawę, pozwolić sobie na radość, żeby, jak to się to nazywa, nie dopadła nas, zapisałam sobie to trudne słowo, anhedonia, czyli zgubiona radość, abyśmy nie popadali w stany nerwicowe i depresyjne, że pamiętajcie, pośpiech do niczego nie prowadzi, do niczego. Zatrzymanie pole serca i świadomość w doświadczaniu daje nam uwolnienie. Wtedy tak łatwo będzie nam sięgnąć, kochani. Łatwo będzie nam sięgnąć, bo będziemy mieli odwagę. Z każdym podjętym krokiem w odważności, tak jak mówicie, dzieje się magia. Dzisiaj zrobiłam to, zrobiłam inaczej. Dzisiaj miałam odwagę powiedzieć mojej mamie to czy tamto. Dzisiaj miałam odwagę powiedzieć mojemu tacie to czy tamto. Dzisiaj miałam odwagę powiedzieć koleżance nie pożyczyć ci sukienki. Dzisiaj miałam odwagę zrobić to, to i tamto. I kochani, małymi krokami, małymi kroczkami będziemy doświadczali siebie, tego czego chcemy, bo my nie jesteśmy w więzieniu. My sobie sami tworzymy to więzienie dookoła nas i w sobie przede wszystkim, w sobie. Tyle, kochani, na dzisiaj spotkania pod szczęśliwą siódemką. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam oczywiście na kolejną środę. Zapraszam na warsztaty, które będą i zapraszam, kochani, oczywiście do tego, żeby jak macie ochotę zapoznać się z moimi książkami, które są o duchowości, o rozwoju, o szukaniu siebie, o miłości, o wdzięczności, o wybaczaniu, postrzeganiu. I zapraszam. Pozycji jest 5. Taniec ze świadomością, przekazy duszy. To jest miłość. Jesteś miłością utkaną wiatrem. Uzdrawiające koła życia. 34 mandala do wewnętrznej przemiany i lekcje życia. Książki, które też pokazują, jak nie pozwolić zamknąć się we własnym więzieniu, jak postrzegać siebie, jak patrzeć na świat, jak dostrzegać lustra, swoje własne odbicie w Twoich, w cudzych oczach, w innych oczach. Zapraszam, kochani, do odkrywania siebie, do tej podróży, która trwa do ostatniego tchnienia. Pamiętajcie, zawsze zostajemy sami ze sobą, od początku do końca. Wszyscy inni przychodzą i odchodzą, pojawiają się na chwilę, krzyżują się nasze ścieżki, są nam pomocni, zawsze są pomocni w każdej sytuacji, nawet jeżeli wydaje się nam, że upadamy. Oni tam są właśnie po to, żebyśmy upadli, a potem pojawi się ktoś inny i nas podniesie, pomoże nam się podnieść. Ale musimy chcieć. Wszystko jest zawsze według naszego chcienia, bo to przecież my jesteśmy twórcami. Twórcami więzienia albo wolności. I życzę Wam, abyście jak najwięcej mieli tego zrozumienia dla siebie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia albo do usłyszenia.